Pierwsze przesłanie, dwójka, buław, czyli władanie, władza, być władcą swojego własnego życia. Te dwie buławy są skrzyżowane i jest tam niesamowicie dużo ognia. Co to oznacza być dobrym władcą? Co to oznacza osiągnąć sukces? Co to oznacza być dobrym władcą w Twoim życiu? Trzeba mieć jasność celu, klarowność w głowie i trzeba mieć siłę i moc, aby te cele osiągnąć. Ale wierz mi, że jeżeli zadbasz o klarowność w Twojej głowie, to ta siła i moc się pojawi. Ponieważ, tak jak już mówiliśmy przed chwilką, być eremitą w zgiełku, w grupie ludzi, w tych wszystkich energiach, które mają na nas wpływ, to znaczy opanowanie. Opanowanie siebie, opanowanie tych obcych impulsów i zachowanie jasności i klarowności. Dobry władca, prawdziwy władca ma jasność. On wie, czego chce, do czego dąży, a czego nie chce i co odrzuca. Dlatego dobry władca ma fokus na cel. Jeżeli chcesz więc osiągnąć sukces i zwycięstwo w tym, co jest dla Ciebie ważne, musisz mieć fokus na cel. Cały czas mieć tą jasność i nie pozwolić na to, aby Twoje myśli były rozbiegane, aby Twoje słowa były jakieś rzucane na wiatr, albo coś było owijane w bawełnę i nie możesz pozwolić na to, aby Twoje działania były rozproszone. Bardzo ważne. I największe wyzwanie dla ludzi, którzy są w ajurwedzie typem wata, czyli typem powietrza, takim na przykład jak ja. Ponieważ to są ludzie, którzy mają bardzo dużo impulsów, bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo takiej energii i często rozpraszają się powierzchownie na coś. Jeżeli Twoim typem jest na przykład pita, czyli żywioł ognia, będzie Ci dużo łatwiej to wszystko, co dzisiaj jest w naszej 199. ceremonii zastosować. Jeszcze raz, być dobrym władcą, osiągnąć sukces i zwycięstwo, musisz mieć jasność i klarowność myśli, słów i działań. I jeżeli masz jasność i klarowność myśli, słów i działań, to automatycznie masz więcej siły i mocy i w połączeniu tych dwóch składników, czyli dwójka buław, osiągasz Twój sukces i odpowiednio władasz w Twoim życiu, w Twoim królestwie. Jeżeli w jakiejś dziedzinie Twojego życia coś jest nie tak, to znaczy, że nie jesteś dobrym władcą. I trzeba czasami przyjąć takie słowa krytyki, aby coś zmienić, aby coś...